10:36. Jeden powiadomienie. Dok. Wiadomości. Jeden nie... Telefon. Kontakty. Na górę. Dodaj. Szukaj. Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada. W ogóle nie chce ode mnie odbierać telefonów i nie chce w ogóle ze mną rozmawiać. Próbowałem z nim nawiązać kontakt i polubownie się dogadać, no ale niestety bezskutecznie. Mam na imię Kazimierz, mam 36 lat, jestem niewidomy. To mieszkanie nie jest moim mieszkaniem. Mieszkam tutaj tymczasowo przez wykonawcę remontu, który miał mi zrobić remont. No i od pół roku niestety nic w tej kwestii się nie ruszyło. W 2013 roku stwierdziłem, że kupię swoje własne mieszkanie, chociażby właśnie dlatego, żeby mieć już coś swojego, tak? Mhm. Żeby to było już na stałe. Wziąłem kredyt na to mieszkanie, no i od tego czasu w tym mieszkaniu mieszkałem. Pan Kazimierz od lat żyje w Krakowie. Pracuje w fundacji zajmującej się osobami niewidomymi. Niewielkie mieszkanie w południowej części Krakowa, które kupił prawie 10 lat temu, wymagało generalnego remontu. Wciąż spłacając kredyt za samo mieszkanie, mężczyzna wziął kolejny na przeprowadzenie remontu. Jak pan znalazł tego pana? Znalazłem go przez internet. Kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy, rzeczywiście sprawiał takie wrażenie, że ma już doświadczenie. Panowie podpisali umowę na wykonanie remontu na początku czerwca. Prace miały trwać 2 miesiące. Pan Kazimierz zaplanował wymianę instalacji elektrycznej, skuwanie i położenie nowych płytek, gładzie, malowanie, a także montaż wyposażenia łazienki wraz z hydrauliką. Ma pan umowę z tym człowiekiem? Tak, jak najbardziej mam umowę. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w etapach. Przy podpisaniu umowy 8250 i to pan mu wręczył, tak? Tak. I później rozliczenie co tydzień w kwocie 2400. Pan Kazimierz zgodził się płacić wykonawcy w ratach co 7 dni po prawie 2,5 tysiąca złotych. W umowie nie zaznaczono, jakie etapy prac mają być wykonane w każdym tygodniu. Tutaj jest za wykonanie usługi 27 500, a pan mówił o 36 000. Tak, dlatego że oprócz wykonania części wewnętrznej zaproponował mi remont również balkonu.